się na budżet na perspektywie tego ostatniego roku bardzo często, praktycznie co miesiąc. Ostatnio dyskutowaliśmy z komisji, czy to jest właściwe, czy nie. Moje zdanie jest takie, że jeśli chcemy być gminą dynamiczną, która reaguje na wszystkie zmiany, na wszystkie potrzeby, które pojawiają się czasami odnośnie pozyskania środków i wprowadzenia nowego zadania, które wynika z potrzeb mieszkańców, to właściwym jest, by ten budżet był żywym budżetem, a nie ustalany raz na kwartał czy raz na cały rok i później sztywno tego budżetu się trzymać. Ale mimo tego, że zmienialiśmy, to w ciągu roku zwiększaliśmy go o prawie 5 milionów i po zmianach budżetu zaplanowanego na kwotę po stronie dochodów 90 292 897 zł 80 groszy został wykonany, szanowni państwo, w 102,1% i wykonanie 92 miliony 187 377 zł i 32 grosze, tak co mówiłem, że jest to kwota 102%. Wydatki także zwiększyły się do kwoty 88 576 417 zł 70 groszy, ale po stronie wydatków, szanowni państwo, wykonanie wynosi 95% 54 setne i wynosi złotych 84 miliony 627 600 zł 29 groszy. Stąd jest to pokazanie, jak poprawne jest wykonanie tego budżetu, gdzie wzrosły dochody, natomiast wydatki zmalały, co przekłada się także na wynik finansowy tego budżetu. I szanowni państwo, w tym to czasie spłaciliśmy w wykonaniu tego budżetu spłaciliśmy zadłużenie w kwocie 5 406 464 zł 73 grosze. Gmina nie zaciągała żadnych kredytów, pożyczek i emisji obligacji i może w tym sprawozdaniu wykazać się zmniejszeniem zadłużenia gminy do udziału procentowego 43% i 16 setnych. Zakończyliśmy rok budżetowy zadłużeniem w kwocie 39 758 324 67 groszy. No i na koniec bardzo proszę państwa o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok. Dziękuję bardzo. Ja sobie zatytułowałem to dzisiejsze wystąpienie budżet oszczędności i inwestycji. Właściwie można powiedzieć, że to jest sprzeczność, bo jak można i oszczędzać, i inwestować, bo albo oszczędzamy, albo inwestujemy. Nam się udaje i oszczędzać, bo spłaciliśmy zobowiązanie na ponad 5 400 000, i inwestować, bo inwestujemy na poziomie 15 milionów. Myślę, że ta nagroda, którą miałem przyjemność z panem burmistrzem i z panem wiceburmistrzem odbierać w Wałbrzychu, jest zasłużoną nagrodą właśnie dla gminy, która ma odwagę podejmować pewne działania, odważne działania, bo wskaźników nie można oszukać. Kto z państwa jest za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Ślomia? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Stwierdzam, że Komisja Ślomia udzieliła burmistrzowi Ślomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Panie burmistrzu, jak pan ocenia wykonanie zeszłorocznego budżetu? No, szanowni państwo, wykonaliśmy dochody w 102%, to jest ponad 90 milionów, a jeśli chodzi o wykonanie, mieliśmy około 95%, co spowodowało, że mieliśmy takiej nadwyżki operacyjnej ponad 7 milionów przy założeniu, że będzie jej 1,5 miliona, że mamy wolne środki, a nie wzięliśmy żadnych kredytów, wręcz przeciwnie, spłaciliśmy 5,5 miliona, obsłużyliśmy dług, więc wynik jest bardzo dobry, bo takiego dobrego roku w gminie jeszcze nie było, jeśli chodzi o ilość zrealizowanych inwestycji, działań społecznych, które realizujemy, zadań własnych, które realizujemy. Panie burmistrzu, a jakie najważniejsze inwestycje udało się zrealizować w 2015?
Jeśli chodzi o inwestycje społeczne, to na pewno najważniejszą inwestycją było otwarcie, modernizacja budynku i otwarcie w nim ośrodka dla ludzi starszych, senior Wigor, dziennego pobytu. Była to inwestycja za ponad 450 tysięcy, z czego 250 tysięcy pochodziło z dotacji. Tak jak mówiłem w wystąpieniu, jest to inwestycja niesamowicie potrzebna. Ona się teraz dopiero okazuje, że jak bardzo potrzebna. Drugi temat to stadion, który w tym roku został otwarty. Bardzo społeczne też działanie, nasze własne kino 3D. No ale najwięcej inwestycji, bo jeden na drogach wykonaliśmy i to budżet, jeśli chodzi o inwestycje, prawie 9 milionów. 11 dróg gminnych zostało przebudowanych. Tak też jak mówił przewodniczący rady, nie fragmentem, nie chodnikiem, ale całością, podbudową, nawierzchnią, chodnikami i całą infrastrukturą związaną ze znakami drogowymi i bezpieczeństwem. A jakie w tym roku inwestycje są priorytetowe dla miasta? No, priorytetem dla naszego miasta w tym roku jest olbrzymia inwestycja związana z przebudową ulicy Kościuszki. To jest kwota 6 milionów, z czego prawie 3 miliony to dotacja wojewody. Budżet inwestycyjny też wynosi ponad 16 milionów, czyli porównywalnie do tego. I są pieniądze na drogi wiejskie w ramach projektu obszarów wiejskich. Kończymy takie ważne też pomieszczenie dla koła gospodyń w Jaroszowie, bo nie tylko duże zadania, ale czasami takie małe, bardziej ważne dla ludzi, które doskwierają, a niewielkim nakładem pieniędzy można zmienić codzienność, czasami niemiłą, czego dowodem jest obwodnica, gdzie jedziecie Państwo do Świdnicy albo ze Świdnicy, to budowany jest tam zjazd, nikt nie wie zbytnio o co chodzi, to gmina buduje za swoje pieniądze zjazd warty około 500 000 zł, ale on odciąży całe osiedle Olszową, gdzie są domki jednorodzinne budowane przed II wojną światową, gdzie nikt nie myślał, że tam będzie taki ruch wielki tirów, jak jest teraz. Obiecywaliśmy tę inwestycję przed wyborami, także realizujemy ją, no ale też duża inwestycja Delfinek, już za parę dni ogłaszamy przetarg na realizację dwuletnią krytej małej pływalni do nauki pływania, poszerzoną o jacuzzi, 3 sauny i mały basenik dla dzieci. To kwota 7 milionów, ale też możliwa dzięki realizacji programu, do którego dostaliśmy się 5 delfinków na Dolnym Śląsku. Dotacja 3 100 000. Jest to znacząca dotacja przy samej krytej pływalni, która ma wartość 5,5 miliona. A że poszerzamy, to jest trochę droższa i to już środki własne.